Witam Was, moi drodzy. Mam naprawdę dzisiaj piękną pogodę i znów kręcimy dla Was nowy film, z czego bardzo się cieszę. Do tej pory pokazywaliśmy Wam, jak przygotowaliśmy środek przyczepy pod montaż, jak można zrobić miejsca reklamowe na zewnątrz przyczepy, a dziś w końcu ją skończyliśmy. Jesteśmy w stanie Wam pokazać środek, jak jest zrobione i dać Wam znowu kilka fajnych rad. Zaczynamy. Słuchajcie, jesteśmy już w środku przyczepy, no i lećmy może po kolei. Nawiązując do tego, co pokazywaliśmy wcześniej, zobaczcie, jak są przygotowane kontakty. Mówiliśmy, że kable od kontaktów można sobie schować w ścianie przyczepy. I teraz po wstawieniu mebli, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Będzie to łatwe do czyszczenia. To samo mamy w tym miejscu, tutaj przy urządzeniach. I to samo mamy po drugiej stronie, gdzie umieściliśmy wszystkie podłączenia do przyczepy, czyli jakby włączniki światła, włączniki kasetonów na zewnątrz oraz dodatkowe kontakty. Zobaczcie, to jest wszystko ułożone w tym miejscu. Też nie widać żadnych podłączeń. Naprawdę jest to zrobione, no powiedziałbym, luksusowo. Na samym początku przyczepy mamy szafkę z dwoma zlewami. Dwa zlewy są potrzebne, żeby było to odebrane przez sanepid. W szafce mamy miejsce na zbiorniki na wodę, na pompę, na podgrzewacz, na wszystko to, co jest potrzebne, żeby ta woda była w przyczepie. Dalej mamy stół chłodniczy. Mówiłem o tym wcześniej, że przygotowaliśmy tak instalację elektryczną, żeby stół wszedł pod ścianę i jakby nie ma tam żadnych peszli, żadnych kabli, ładnie się to dosunęło. Tutaj mamy jedną linię zabudowy, to bardzo fajnie wygląda. Kolejną rzeczą jest szafka na dwie butle. Oczywiście wszystkie jeszcze z zamkiem, tak? To jest też bardzo istotne, żeby to się nie otwierało podczas jazdy. Kolejnym miejscem już na samym końcu to obniżony stół na urządzenie. To są urządzenia modułowe. Mają 33 cm na 60. I teraz ta podstawa jest tak zrobiona, że możemy wstawić sobie tutaj trzy moduły urządzeń. Na przykład podwójny grill i frytownica, albo kuchnia, pojedyncza frytownica, pojedynczy grill. Według uznania, jeżeli Wam się znudzi, będziecie potrzebowali zmiany, zawsze możecie sobie wymienić te urządzenia. Na samym końcu to, co mogę Wam poradzić, czyli izolowana ściana. Ona ma 2 cm grubości, w środku jest izolacja. To jest po to, żeby przyczepa się nie spaliła i dajemy tego typu rzeczy przy urządzeniach, które są gorące. Co się dzieje u góry? Mamy okap. To, o czym też wcześniej mówiłem, że okap jest odpowiednio szerszy w stosunku do urządzeń oraz wszystkie ważne elementy są wyrzucone na zewnątrz po to, żeby okap bardzo ładnie doszedł do góry. Nie uderzam w niego głową, jest ścięty i oczywiście, to też powtarzałem, ma regulację obrotów. Co się dzieje po drugiej stronie? Mamy lodówkę, tutaj wstawiacie co chcecie oraz stół pod oknem. I teraz znowu bardzo ważne, jak jest skonstruowany ten stół. Pomiędzy tymi nogami mamy 121 cm. To znaczy, że my jesteśmy w stanie wyciągnąć półkę i wstawić dwie lodówki podlatowe. Jeżeli dalej nam brakuje tego chłodnictwa, wyciągamy wszystkie półki i wstawiamy tutaj maksymalnie 4 szafy chłodnicze. I od razu przemyśleliśmy gniazdka na przyszłość. Ostatni element tak naprawdę tutaj to szafka ubraniowa, którą mamy zaraz na wejściu. Jest zgrabnie, jest fajnie, jest czysto. No i właściwie to jest chyba tyle o tej przyczepie. Opowiedziałem Wam, jak wygląda. Znów zwróciłem uwagę na kilka jakichś istotnych elementów przy robieniu Waszych przyczep. No i co? Jeżeli będziecie mieli pytania, jeżeli byście chcieli robić takie przyczepy, to dzwońcie do nas. Jesteśmy specjalistami od tego typu rozwiązań. Tak naprawdę mamy największą ofertę w Polsce i chyba największe doświadczenie. Do zobaczenia znów. Na razie, trzymajcie się.